Panie profesorze, w Madrycie podczas kongresu ESMO ogłoszono badania, wyniki badań dotyczące raka piersi. Proszę powiedzieć, czy to są przełomowe wyniki badań? No, ogłoszono ostateczne wyniki badania Kleopatra, ostateczne dlatego, że pokazano w czasie tej prezentacji dane dotyczące przeżyć całkowitych chorych, które są no, absolutnie rewelacyjne, absolutnie unikalne i absolutnie przełomowe. To znaczy z tego badania o akronimie Kleopatra wynika, że kobiety chore na uogólnionego raka piersi, czyli raka z przerzutami, który ma nadmierną ekspresję receptora HER2, no te kobiety, jeżeli są leczone trastuzumabem, pertuzumabem i docetaxelem, to ich mediana przeżycia wynosi ponad 56 miesięcy, czyli no blisko 5 lat. I jest to wydłużenie czasu, mediany czasu przeżycia o ponad 15 miesięcy w stosunku do leczenia, które dotychczas było uznawane za optymalne leczenie w tej grupie chorych. To z punktu widzenia onkologu, z punktu widzenia lekarzy zajmujących się leczeniem chorych na nowotwory, to jest wynik absolutnie rewelacyjny, absolutnie zmieniający sytuację kobiet chorujących na ten typ raka. Warto powiedzieć, że tych danych nie można odnosić do przeżyć całej grupy chorych na raka piersi, bo grupa chorych z nadmierną ekspresją receptora HER2 gorzej rokuje niż przeciętna, czyli to jest niebywałe wydłużenie czasu przeżycia u tych chorych bez kumulowania, bez dodatkowej toksyczności. Mówimy o dużym sukcesie, tymczasem pertuzumab nie jest refundowany. To jest problem w Polsce dla polskich pacjentek? No, proszę pani, no jeżeli ktoś może mieć szansę przeżyć ponad 5 lat i jest tej szansy pozbawiany, no to chyba słowo nawet problem nie oddaje tego. To jest tragedia dla tych osób. A w innych krajach jak to wygląda? Jest lepiej? No, zarejestrowany jest w całej Unii Europejskiej i refundowany jest w 14 krajach Unii Europejskiej, w tym w Czechach. Proszę powiedzieć, jak do pana zgłaszają się pacjentki, często młode, często wykształcone, one są świadome, że są takie nowe leki, tymczasem one nie są refundowane? To jest ten sposób, no, zgłaszają się chorzy, czy młodzi, czy starsi, to nie jest może istotne. Istotne jest to, że wiedza pacjentów na temat choroby i potencjalnych metod leczenia jest większa niż była kiedykolwiek w przeszłości, ale jeszcze bardziej istotne jest to, że zgodnie z zasadami etycznymi naszego zawodu, zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza, kodeksem etyki lekarskiej obowiązującej w Polsce, lekarz jest zobowiązany poinformować pacjenta o wszystkich elementach związanych z jego chorobą, rokowaniem, potencjalnymi możliwościami leczenia. Te wszystkie akty prawne no, nakazują przedstawienie chorym prawdziwej sytuacji, czyli dochodzimy do momentu, w którym lekarz informuje chorego o no, niebywale skutecznym w tym przypadku leczeniu, którego ten pacjent nie może dostać, bo ono jest no, nierefundowane, jest niedostępne. Mamy ogromny sukces, przełom, tymczasem zamknięte są drzwi, tak można to określić? No, drzwi są zamknięte, ale trzeba kołatać, żeby zostały otwarte i nie ustawać w tym kołataniu, bo inaczej pójdziemy do piekła, jeżeli nie będziemy tego robić.